Po śmierci Stefana Batorego w 1587 roku nowym władcą Polski został wybrany książę szwedzki Zygmunt III Waza. On też po śmierci ojca w 1952 roku zasiadł także na tronie Szwecji. Jednak Zygmunt III Waza jako gorliwy katolik nie był akceptowany w protestanckiej ojczyźnie. Niezadowoleni z jego panowania Szwedzi wywołali bunt i pozbawili go władzy, powołując na króla jego stryja, Karola IX. Zygmunt III nie pogodził się jednak z utratą tronu szwedzkiego. Polski władca do końca życia tytułował się królem Szwecji i dążył do odzyskania odebranej mu władzy, podobnie jak jego synowie. Ten konflikt o prawa do szwedzkiej korony stał się jednym z powodów wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku. Drugą ważną przyczyną sporów pomiędzy Polską a Szwecją była rywalizacja w basenie Morza Bałtyckiego. Szwecja chciała opanować całe wybrzeże, aby uczynić z Bałtyku wewnętrzne morze i przejąć dochód z handlu wszystkich portów bałtyckich. Kością niezgody pomiędzy Polską a Szwecją stała się kwestia Estonii. Zygmunt III, wstępując na tron Polski, obiecał przyłączenie tej krainy do Rzeczpospolitej. Miało się to stać kosztem Rosji, do której ta ziemia wtedy należała. Sytuacja uległa zmianie w 1595 roku, gdy Rosja podpisała ze Szwecją porozumienie, na mocy którego przekazała Szwedom prawa do Estonii. Dopóki istniała unia personalna ze Szwecją, sprawa nie nabierała większego ciężaru. Jednak to się zmieniło, gdy w 1599 roku Sejm Szwedzki zrzucił Zygmunta III z tronu. Wtedy to Zygmunt postanowił wciągnąć Rzeczpospolitą do walki o koronę szwedzką, ogłaszając w 1600 roku decyzję o przyłączeniu Estonii do Polski. W ten sposób rozpoczęła się seria wojen polsko-szwedzkich. Błyskawiczna akcja wojsk szwedzkich w 1600 roku nie tylko doprowadziła do wyparcia załóg polskich z Estonii, ale do wiosny roku następnego opanowały one większość polskich intland. Wojna prowadzona była ze zmiennym szczęściem. Wojska polskie, pomimo zdecydowanej przewagi nad przeciwnikiem w otwartym polu, nie były w stanie przeprowadzić długiej i konsekwentnej kampanii, która zakończyłaby się wyparciem wroga z Inland. Było to spowodowane niewielkimi i nieregularnie wypływającymi pieniędzmi na utrzymanie armii. Dlatego też, mimo wspaniałego polskiego zwycięstwa w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku, gdzie liczące 3600 ludzi wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonują 12-tysięczną armię dowodzoną osobiście przez króla Szwecji Karola IX, wojna kończy się rozejmem, na mocy którego Szwecja zachowuje północną część Inland. Walki ponownie rozgorzały w 1621 roku, gdy Szwedzi, wykorzystując zaangażowanie Polski w wojnę z Turcją, runęli na Inflanty, które ostatecznie w 1626 roku prawie w całości znalazły się w ich rękach. Nie oznaczało to jednak końca wojny. Król Szwecji, Gustaw Adolf, postanowił przenieść działania wojenne bezpośrednio na tereny Rzeczpospolitej. W lipcu 1626 roku szwedzka armia ląduje w Prusach Królewskich, które błyskawicznie opanowuje, i rusza na Gdańsk. Celem działań Szwedów było zablokowanie ujścia Wisły, aby Polska nie mogła prowadzić handlu zagranicznego. To miało uderzyć w możliwości ekonomiczne Rzeczpospolitej i zmusić ją do zawarcia pokoju. Kluczem do sukcesu tej akcji miało być zdobycie Gdańska, a dopóki to się nie stanie, jego morska blokada. W tych okolicznościach w 1627 roku pod Oliwą dochodzi do bitwy morskiej pomiędzy flotą polską a szwedzką, która kończy się zwycięstwem polskiej eskadry i odblokowaniem Gdańska. Wojna na lądzie toczy się ze zmiennym szczęściem. Szwedzi nie dali się pokonać w walnej bitwie, a wojska polskie, mimo tego, że przeciwnik ma przewagę liczebną i techniczną, niwelują ją większą manewrowością i świetnym dowodzeniem, to jednak ciągle gnębi polskie oddziały zbyt mała ilość środków finansowych przeznaczonych na działania wojenne. W efekcie tego podpisano w 1629 roku niekorzystny dla Rzeczpospolitej rozejm w Starym Targu. Szwedzi zatrzymali Inflanty wraz z Rygą oraz porty Prus Królewskich i Książęcych, z wyjątkiem Gdańska, Królewca i Pucka. Ponadto Szwedom przysługiwało prawo pobierania cła od statków zawijających do polskich portów. Zawarty w Starym Targu rozejm miał obowiązywać przez 6 lat. Po upływie tego czasu Rzeczpospolita rządzona już przez nowego władcę, Władysława IV, rozpoczęła przygotowania do kolejnej wojny. Do wznowienia walki jednak nie doszło. W obawie przed przegraną Szwedzi zabiegali o przedłużenie rozejmu.
Nowe porozumienie, którego postanowienia były korzystniejsze dla Polski, podpisano w 1635 roku w Sztumskiej Wsi. Szwecja zatrzymała wówczas Inflanty, ale musiała wycofać wojska przebywające na Pomorzu i w Prusach Książęcych, a także zrezygnować z pobierania cła z polskich portów. Symbolem wspaniałych polskich zwycięstw w XVII wieku była husaria. Był to rodzaj kawalerii, który pojawił się w Polsce na początku XVI wieku. Na pierwszym etapie istnienia husaria była lekką jazdą, jednak od czasów Stefana Batorego husaria stała się kawalerią ciężką, której podstawowym zadaniem było przełamywać szyki nieprzyjaciela. To, co husarza zdecydowanie wyróżnia od innych żołnierzy tamtej epoki, to przypinane na plecach skrzydła. Historycy do dziś spierają się o ich przeznaczenie. Jedna z tez twierdzi, że swoim szumem powodowały w trakcie szarży spłoszenie się koniu i przeciwnika. Druga koncepcja wskazuje na ich funkcje ochronne. Miały zabezpieczyć husarzy przed używanymi przez Turków i Tatarów arkanami. Słowa arkan zapewne nie znacie, ale czym jest i jak działa lasso, już zapewne wiecie, więc wystarczy stwierdzić, że są one po prostu jednym i tym samym. Skrzydła miały uniemożliwić zarzucenie na ramiona husarza pętli i ściągnięcie go z siodła. Jednak na pewno ich użycie mogło mieć na przeciwnika wpływ demoralizujący, gdyż polscy kawalerzyści dzięki nim wydawali się po prostu więksi. Podstawowym uzbrojeniem zaczepnym husarza była długa do 5,5 metrów kopia, która gwarantowała mu bardzo duży zasięg ataku oraz gigantyczną siłę uderzeniową. Przekazy z epoki wskazują, że pojedynczym uderzeniem kopii na pędzącym koniu husarz był w stanie przebić 3 mężczyzn stojących w rzędzie. Kopie były jednorazowego użytku, gdyż dla zmniejszenia ciężaru były puste w środku i najczęściej łamały się przy trafieniu. Dodatkowo husarz posiadał bardzo szeroki wachlarz uzbrojenia, który czynił z niego niezwykle wielozadaniowego wojownika. Skruszoną kopię mógł zastąpić koncerz, czyli długa na 1,5 metra broń kująca, którą atakowano przeciwnika, trzymając ją w wyprostowanym ramieniu zwróconą ostrzem w stronę wroga. Do walki bezpośredniej używano szabli oraz toporka lub maczugi. Każdy husarz miał 2 pistolety, dzięki którym można było z przeciwnikiem prowadzić walkę ogniową. Uzbrojenie ochronne stanowiła zbroja osłaniająca cały tłów i ramiona jeźdźca. Głowę osłaniał szyszak husarski, posiadający elementy chroniące twarz, policzki i kark kawalerzysty. Całości wyposażenia dopełniał specjalnie hodowany i specjalnie w tym celu szkolony koń, którego wartość była czasem nawet większa niż reszta wyposażenia husarza. Husaria atakowała w 3 lub 4 zwartych szeregach, bezpośrednio przed atakiem ścieśniając jeszcze szyk. Także jeźdźcy jechali obok siebie, właściwie dotykając się wzajemnie kolanami. Do połowy XVII wieku atak husarii był właściwie nie do zatrzymania. Jej świetność zmalała wraz ze zwiększeniem się roli broni palnej w armiach przeciwników.